Cześć kochani! Pokochaliście tynk, nad tynk na białej czekoladzie, więc dzisiaj przychodzę z tynkiem czarnym jak smoła, a wiem, że ten czekoladowy tynk wielu osobom spędza sens powiek, no bo jak uzyskać perfekcyjny czarny kolor, nie dodając połowy tubki barwnika czarnego? Da się! I ja Wam dzisiaj pokażę jak! Ten tynk to cztery składniki. Masło w temperaturze pokojowej, mleczna i gorzka czekolada oraz śmietanka, kremówka. No i oczywiście barwnik. Barwnik spożywczy do mas tłustych. Pamiętajcie, bo to jest bardzo, bardzo istotne. To nie może być po prostu zwykły barwnik w żelu, który jest na bazie wody. To musi być olejowy barwnik do mas tłustych, bo inaczej tynk Wam nie wyjdzie tak, jak powinien. Lecimy! Zaczynam od ubicia miękkiego masła. Masło musi być białe i puszyste. Trwa to dobre 10-12 minut. W międzyczasie, gdy masło się ubija, ja przygotuję ganasz. A ganasz to połączenie gorącej śmietanki i czekolady. Śmietankę możecie podgrzać w garnuszku, ja ją podgrzewam w mikrofalówce. I gorącą śmietanką zalewam czekoladę. Chwilę potrząsam, chwilę czekam. Całość dokładnie mieszam. Ganasz już ma odpowiednią konsystencję. Czekolada się idealnie rozpuściła. Ej, ma grudki. Panie, to nie są grudki, to są bąbelki powietrza. Gotowy ganasz zostawiam na blacie do przestudzenia na czas uwijania się masła. On nie może być zbyt gorący. Jeśli masło zostaje Wam na ściankach, to po prostu szpatułką zbierzcie sobie i ponownie miksujcie. Masło ubite do białości. Ta-dam! Właśnie tak ma być ubite. I teraz do tego masła zacznę dodawać ganasz. Na powolnych obrotach, cały czas miksując. Tu sobie nadmiar masła zgarniam ze ścianek, bo tu musi się wszystko dokładnie zmiksować. Na tym etapie możecie zakończyć pracę i możecie zostawić taki kolor kremu. I to będzie wyborny tynk o smaku czekolady, bez czarnego koloru. On ma też taką dosyć lejącą konsystencję, tak samo jak przy tym jasnym tynku. Natomiast przez to, że mamy tutaj zawartość gorzkiej czekolady, jak zostawicie ten tynk na blacie na godzinę, półtorej, to zobaczycie, że on zmienia konsystencję. On będzie coraz bardziej gęsty. Jeśli chcecie, żeby był bardziej gęsty, chowacie go do lodówki. Jeśli chcecie, żeby był bardziej lejący i lepiej się nim tynkowało, zostawiacie go po prostu na blacie albo część kremu podgrzewacie i dodajecie do kremu. Wszyscy, którzy tynkują dłużej, już wiedzą, w jaki sposób balansować temperaturami przy kremach maślanych. No a ja zabieram się za część dalszą, czyli czarny tynk. Do miseczki nabieram łyżkę kremu. No dobra, dwie. Możecie nie robić tego w miseczce, tylko możecie nałożyć ten krem bezpośrednio do garnuszka. Ja będę swoją masę podgrzewać w mikrofali, Wy możecie zrobić to po prostu na palniku. I teraz do tego kremu ciskam barwnik, właśnie olejowy, czarny. Mieszam. Masę podgrzewam, aż stanie się płynna, rozpuści się po prostu całość. Ja robię to mniej więcej około 10-20 sekund w mikrofali. Podgrzane. Ma taką lejącą konsystencję nasza czarna jak smoła masa. I teraz ją dolewam do całości kremu. Teraz po dodaniu tej masy krem może Wam zmienić konsystencję na bardziej lejącą. Nie przyjmujcie się tym, bo on później i tak się zetnie magicznie. Także spokojnie. Dolewamy. Stary zadał mi ważne pytanie. Czemu nie wlałaś od razu barwnika do tej wielkiej miski?
Nie wlałam od razu barwnika do miski, dlatego że podgrzewanie barwnika z częścią kremu wydobywa nasycenie barwnika, czyli powoduje, że tego barwnika musicie dodać mniej, po prostu. To samo robi się z czerwonym tynkiem. Żeby Wam nie wyszedł różowy, też podgrzewa się z czerwonym barwnikiem, żeby wydobyć więcej nasycenia i żeby wydobyć więcej koloru. I o to nam chodzi. I zobaczcie. Ten krem ma teraz kolor takiego bardzo, bardzo ciemnego betonu. Nie jest jeszcze całkiem czarny. I teraz mój myk to jest wsadzenie go na 10 minut do lodówki. Chłodzenie dodatkowo kremu również wyciąga barwnik w kremach. Robiłam to wiele razy, wychodził mi taki tynk, jak obkładałam nim tort, wkładałam do lodówki, wyciągałam dwa razy ciemniejszy. Tak, tak się dzieje. Także taki tynk teraz chowam do lodówki na 10-15 minut. I wracam za 10-15 minut. Krem zdecydowanie ściemniał. Zobaczcie, jak jest czarny. Ale mam jeszcze jeden patent. Żeby jeszcze wzmocnić kolor, masę można zblendować. I właśnie to zrobimy. Mój blender nie jest brudny, on po prostu dużo przeszedł, ok? I dlatego ma taki kolor. Tynk jest perfekcyjnie czarny. Także jak widzicie, przy czarnym tynku bardzo ważne jest balansowanie temperaturami. Chłodźcie tynk, blendujcie, podgrzewajcie. Wszystkie te metody powodują, że wyciągamy kolor w tym tynku, żeby po prostu nie zużywać całego opakowania barwnika na jeden tynk, bo jest to totalnie bez sensu i nikt by tego nie chciał jeść. I teraz ten tynk nadaje się już, żeby nim tynkować. Ma idealną konsystencję, nie ma bąbelków powietrza, będziecie w nim zakochani. Natomiast jeśli będzie zbyt lejący, bo będzie jednak zbyt ciepły, schowajcie go na chwilę do lodówki, przemieszajcie i będzie idealnie. Jeśli z takiego tynku chcecie zrobić ozdoby na tort i zrobić rozetki, oczywiście da się, ale on musi być bardziej gęsty. Więc znowu, albo wsadzacie go na chwilę do lodówki, albo zostawcie go na godzinę, albo na dwie na blacie i ten krem ściągnie idealnie. Jeśli Wam ściągnie za bardzo, to weźcie trochę masy, podgrzejcie ją, dodajcie do kremu i znowu będzie miał idealną konsystencję. Także musicie nauczyć się balansować tymi temperaturami, bo to przy czekoladowym kremie maślanym jest najważniejsze. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie, żeby nie obkładać całego tortu tylko i wyłącznie tym tynkiem. Czyli jak chcecie zrobić czarny tort, to nie pakujcie centymetrowej warstwy tego kremu, bo wszyscy goście będą mieli czarne języki i czarne zęby. Najlepiej obłóżcie tort białym tynkiem i nałóżcie cienką warstwę tego czarnego. Polecam robić w ten sposób. Naprawdę. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam wyszedł ten tynk. Oczywiście, jeśli będziecie mieli problemy, to w komentarzach postaram się Wam pomóc. Subskrybujcie koniecznie kanał, no i zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia przy kolejnych pysznych przepisach. Cześć!